Zmarł były senator Stanisław Kogut. Miał koronawirusa, nie żyje Stanisław Kogut. Były senator miał 67 lat. Nie żyje Stanisław Kogut, były senator. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie, poinformował na Twitterze Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego do spraw programu Czyste Powietrze. Kogut przebywał w szpitalu w Gorlicach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że był zakażony koronawirusem. Miał 67 lat. Kogut od 1990 roku do 1998 roku był radnym gminy Grybów, następnie do 2005 roku zasiadał w Sejmiku Małopolskim 1 i 2 kadencji, od 2002 roku jako wiceprzewodniczący. W 1998 roku uzyskał mandat z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, należał do Ruchu Społecznego AWS, 4 lata później z rekomendacji PiS. W wyborach parlamentarnych w 1993 roku bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy NSZZ, Solidarność, a w wyborach w 2001 roku z listy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy, która nie uzyskała mandatów. W wyborach w 2005 roku został wybrany na senatora 6 kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nowosądeckim. W wyborach w 2007 roku po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując 162-139 głosów. W wyborach w 2011 roku został ponownie wybrany z ramienia PiS do Senatu liczbą 102-185 głosów. W 2015 roku po raz kolejny uzyskał mandat senatora z ramienia PiS, otrzymując 111-782 głosy. Zarzuty korupcyjne i koniec kariery senatora. W styczniu 2018 rok. Senator Stanisław Kogut usłyszał zarzuty korupcyjne. Według prokuratury, Kogut miał wywrzeć wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Krakowia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to, jak podawała prokuratura krajowa, senator miał przyjąć obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie 1 000 000 złotych, przy czym połowa tych pieniędzy została przyjęta w formie darowizny wpłaconej na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w której senator pełnił funkcję prezesa zarządu. Prokuratura zarzucała też Kogutowi, że przyjął korzyść majątkową o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych w zamian za wywarcie wpływu na prezesa zarządu i członków zarządu PKP SA w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej jednej z umów zawartych pomiędzy PKP a innym podmiotem gospodarczym, na mocy której krakowska firma miała otrzymać 4 400 000 zł jako udział w kosztach prowadzonej inwestycji rozbudowy dworca autobusowego w Krakowie. Trzeci zarzut dotyczył pośrednictwa przy załatwianiu sprawy penitencjarnej skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Według prokuratury, Kogut miał pośredniczyć w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system półotwarty, za co miał otrzymać korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych. Chodziło o wyposażenie w oświetlenie obiektów sportowych należących do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Stanisław Kogut zapewniał, że działając w ramach swojej aktywności politycznej, nigdy nie wykraczał poza mandat oraz prawa i obowiązki ciążące na senatorach RP. Podkreślał również, że nigdy nie przyjął nawet złotówki tytułem korzyści, w związku z popełnionym przeze siebie mandatem senatora. Kogut apelował, aby nie osądzać go publicznie do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy. Jeśli w toku czynności moje argumenty nie znajdą zrozumienia czy to w oczach prokuratora, czy sądu, zapewniam, że poddam się wszystkim decyzjom, jakie zostaną wobec mnie podjęte. Za wszystkie działania, jakie podjąłem, ponoszę pełną odpowiedzialność osobistą, dlatego jeśli zostanie uznane, że moje działania naruszyły jakiekolwiek przepis prawa, przyjmę za nie z pokorą odpowiedzialność, oświadczył senator w styczniu 2018 rok. W wyniku afery zawieszono go w prawach członka PiS, a od stycznia 2018 rok. Działał jako senator niezależny. Stanisław Kogut startował w ostatnich wyborach parlamentarnych jako niezależny kandydat do Senatu. Kampania zakończyła się niepowodzeniem. W styczniu 2020 rok.
Stanisław Kogut został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszał wtedy kolejne zarzuty korupcyjne i został tymczasowo aresztowany. Jak przypomina onet.pl, 17 kwietnia Stanisław Kogut opuścił areszt. Wcześniej musiał wpłacić 800 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.